książką, o której chciałabym Wam opowiedzieć, są przygody kanoniera do lasa Kazimierza Sobińskiego. Jej głównym bohaterem jest katowiczanin z wykształcenia doktor historii sztuki Adolf Dolas. Już na początku dowiadujemy się, że nie ma on szczęścia. Najpierw trafia do polskiego więzienia, a następnie do niemieckiej niewoli. Książka składa się z 224 stron oraz 24 tytułowanych rozdziałów. Na końcu jest krótkie wyjaśniające zakończenie oraz spis treści. Jej autor rodził się 7 lipca 1914 roku w Kijowie na Ukrainie. Był pisarzem, publicystą, pilotem stopni porucznika oraz obserwatorem Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Jego pierwsza książka Uciekamy wydana została w 1958. Przygody kanoniera do lasa w 1967 roku. Sołowiński zmarł 8 października 1985 roku w Warszawie. W 1969 na ekranie kin wszedł trzyczęściowy film Jak rozpętałam II wojnę światową w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego z główną rolą Mariana Kociniaka. Na jego potrzeby niektóre elementy książki zmieniono, jak na przykład imię czy miejsce urodzenia głównego bohatera. Każda z części filmu ma swój drobny tytuł. Tak, część pierwsza to Ucieczka, część druga Za bronią, część trzecia Wśród swoich. Dzięki urokowi i komediowemu talentowi Mariana Kociniak widzowie bardzo szybko pokochali przygodę głównego bohatera. W tym roku film skończył 52 lata, ale mimo upływu czasu wciąż cieszy się niesłabną popularnością i często emitowany jest w telewizji. Jeśli szukacie czegoś ciekawego do przeczytania, ta książka z pewnością jest dla Was. Mamy tu wiele komicznych sytuacji, które doprowadzi sam bohater, czy też brak jego szczęścia. Jak się okazuje, każda próba odkręcenia tego sprowadza na niego jeszcze większe problemy. Zachęcamy również do obejrzenia filmu na podstawie książki, który jest bardzo zabawny i mi bardzo się spodobał. Często do niego wracam, ilekroć jest emitowany w telewizji. Jestem ciekawa Waszych wrażeń po przeczytaniu książki bądź obejrzeniu filmu. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, komentowania moich filmów oraz ich polubienia i do zobaczenia niebawem.